O Deidare nie prosił prawie nikt, więc postanowiłem go zrobić. A teraz 10 ciekawostek o nim. Nienawidził on Sharingana, nie wiedział jednak, że jego drugi partner Tobi go posiadał. Czy zauważyliście, że ma on nawyk mówienia Deidara był jednym z silniejszych członków Akatsuki. Potwierdza to Pain, mówiąc: powinienem opłakiwać śmierć Deidary w spokoju. Kats, słowo, którego używa do detonowania bomb, jest używane w buddyzmie Zen, by karcić praktykantów. Ulubionym jedzeniem Deidary jest Bakudan. Jest to gra słowna, ponieważ oznacza to jajka w surimi oraz bomby. Nie lubił natomiast mieszanego ryżu. Sasori uznał, że Deidara umrze w młodym wieku. Tobi natomiast, że zginie od eksplozji. Jak widać, obydwaj przewidzieli to prawidłowo. Zginął mając 19 lat w potężnej eksplozji, którą chciał zabić Sasuke. Po reinkarnacji Deidara nie miał pojęcia, że Sasuke nadal żyje. Gdy umierał, wierzył, że jego eksplozja go zabiła. Jego hobby to eksperymentowanie z eksplozjami. Chciał też walczyć z Itachi. Urodził się 5 maja, a jego grupa krwi to AB. Ktoś wśród was ma tak samo? Był drugim najniższym członkiem Akatsuki. Mierzył 166 cm wzrostu. Ciekawostki szybkie jak jego eksplozja. Czy były sztuką? Nie wydaje mi się, by tak uznał. To już na tyle. Trzymajcie się i wiecie, co robić. Proponujcie kolejnych shinobi. Hej!